Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, a dzisiaj rozpoczynamy nową, wspaniałą serię Rajd na Berlin, oddziały specjalne. No i teraz może taki krótki opis. Ogólnie rzecz biorąc jest to dzieło programistów z firmy Grove Games. Jest to FPS nawiązujący do wydarzeń II wojny światowej. To ogólnie rzecz biorąc gra oferuje jakieś 10 misji, z tego co się orientuję. Tak, i wszystkie zadania są zlokalizowane na terenie Europy. No i w sumie nie wiem co tu jeszcze dodać. Moment, zaraz spróbuję się dowiedzieć w kogo się może wcielamy. Dobra, nie dowiedziałem się, w kogo się wcielamy. Pewnie w jakiegoś żołnierza losowego. W każdym razie, jak sami już wiecie, wcielamy się właśnie w jedną osobę jakiegoś żołnierza i nawiązuje to ogólnie do II wojny światowej. To jest jedna sprawa. W sumie Rajd na Berlin to samo za siebie mówi. W każdym razie tak, ogólnie rzecz biorąc w opcjach nie ma czegoś takiego jak rozdzielczość 1280x720. Dlatego teraz... O kurczę, coś się popsuło. No nie! A ustawiałem sobie w tych, ogólnie w plikach konfiguracyjnych. Poczekaj, zaraz wracam, muszę coś ustawić. Dobra, jestem już z powrotem. Ogólnie rzecz biorąc musiałem wyjść na chwilę z gry i wejść w pliki konfiguracyjne, bo tam da się ustawić rozdzielczość właśnie ręcznie, wpisując te 1280x720. Dzięki temu właśnie macie taką ładną rozdzielczość. Nie wiem jak to będzie miało, jaki to będzie miało wpływ na grę. Mam nadzieję, że to nie spowoduje z jakichś rzeczy, że na przykład będę strzelać tutaj, a pociski będą trafiać tutaj. No ale już nie tracąc czasu, rozpocznijmy. Gra oferuje aż 4 poziomy trudności. My sobie standardowo zagramy na normalnym. O kurczę, chyba już coś czuję, że jednak coś nam ucięła gra przy zmienianiu tego. No, może faktycznie kawałka opisu nie widać, ale zobaczymy jak to się na grę przyniesie. Najwyżej ponownie zmienimy sobie oczywiście, jakby to bardzo nam przeszkadzało. We're heading into enemy territory on a mission to end the war early. The guys are excited and scared at the same time. I've been attached to the English Airborne for this drop. A US presence was needed, or so my captain tells me. Our mission is simple. Capture and secure the bridge at Arnhem. Intelligence reports say that resistance is going to be light, and we should be able to secure the bridge without much of a fight. After dropping into Normandy, I know better. To jest nasz główny bohater. Tu widzimy, że całkiem ładnie jest przedstawiony. Okay, listen up. We're a few minutes away from the landing zone. Check your weapons and gear. We're not expecting any resistance at the landing area, but we all know intelligence is worth as much as a wooden nickel. Keep sharp and stay focused. After we land, find your squad and hook up. We'll all meet at the rendezvous point before advancing on the target building. Good luck. Can you believe this thing? It flies like a cow. We could drop from the sky. I hate this thing. Can't wait to get on the ground. You look a little green, Hawkins. Here we go. Get ready. Tak, dlatego też sobie nie poczytacie tego wspaniałego opisu, ale na pewno mało kogo to interesuje osobiście, tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak się to nie wpłynie na żadną grę, to będę dalej grać przy takiej rozdzielczości, bo po prostu tak jest fajniej i jest lepiej. Jak sami też zdążyliście zauważyć, całkiem ładny dubbing jest angielski. Pod tym względem trzeba przyznać, że twórcy zrobili świetną sprawę. Bo gra nie należy znowu do jakichś wysokobudżetowych, dlatego no, sami rozumiecie, że to całkiem nieźle. No ale zobaczmy, widzimy, że tutaj nasi też się opuszczają. Do których nie możemy... O, widzę, że jest chyba przeniesienie. Zobaczcie sami. Widzicie? Krzyżyk się pojawia dopiero tutaj, czyli... Wydaje mi się, że przy zmianie rozdzielczości troszkę nam przyniosło strzały. Zresztą to widać... No cóż. O, widzicie? Czyli byśmy musieli tak strzelać. No dobra. Mojemu się na szczęście nic nie stało.
Dobra, wiecie co, chyba będę musiał jednak to pozmieniać, bo to po prostu będzie mi strasznie utrudniać sprawy. Zobaczę jeszcze tylko, i dobra, jest szybki zapis. Zobaczmy, czy jest długi zapis jeszcze. Tak, jest też długi zapis. No dobra, no to chyba tyle, jeśli chodzi o to. Dobra, to wiecie co, ja znowu za chwilę, ja się znowu za chwilę z wami zobaczę. Muszę znowu pozmieniać ustawienia. Po prostu zrobię najwyżej tak, że będę grać na rozdzielczości normalnej i po prostu będę w świecie ekran rozciągał. Najwyżej, wiecie? I wtedy będzie też w ładnej jakości, w ładnej 16:9. Więc zobaczymy. Zobaczę sam. Jeśli mi się nie będzie podobać, to może się zmuszę, jednak będę grać na tym. No ale to zobaczymy. Więc za chwilę wracam. Dobra, jestem już teraz znowu po zmianie rozdzielczości i teraz zapewne jestem ciekaw, jaka bardzo, ale no teraz przynajmniej celownik jest tam, gdzie powinien być. Jestem natomiast ciekaw, jak to by się przeniosło na efekty wizualne. Wydaje mi się, że teraz ekran rozciągnięty wygląda o wiele gorzej niż taki zwykły. A wiecie co? A wiecie co, ja nawet chcę to sprawdzić, bo mam taką straszną ochotę. Dobra, znowu za chwilę wracam. Kurczę, ale będziecie mieli tych przerw co chwilę ze mną. Naprawdę, nic się jeszcze nie dzieje, ja ciągle przerywam grę. Hu. No dobra, znowu jestem. Ogólnie rzecz biorąc, posprawdzałem troszkę i jednak stwierdzam, że pomimo tego, że ładnie wygląda w 1280x720, to jednak nie będę tak ustawiać ze względów takich, że po pierwsze zmienia mi się celownik, że on strzela bardziej wyżej. No a druga sprawa, że nie widać jednak kilku, na przykład przy ładowaniu nie widać napisów i takie różne małe duperele. Dlatego po prostu mój ekran będzie rozciągnięty na YouTube. Więc no niestety będziecie musieli to jakoś przetrawić, ale myślę, że to nie wpłynie jakoś bardzo znacząco na jakość. No dobra, ogólnie tak, co my tu mamy? Mamy sobie naszą postać już genialną. Zobaczmy, co ona w ogóle może. Może padać, może kucać, czyli takie podstawy. Może nawet skakać. Jesteśmy bardzo podekscytowani tym faktem. Dobra, sprawdźmy dalej. Tu jest, czyli można się też wychylać. Oczywiście wiadomo, celowanie to jest podstawa. O, i mamy też coś takiego jak cele misji, czyli odeprzyj szturm, uciekaj ze strefy lądowania, kierując się na południe, a następnie na wschód. Tak, w prawym górnym rogu mamy kompas. Na tym kompasie jest też taka mała czarna strzałka, która nam ma informować nas, w którą stronę mam się udać. O, proszę. Nasz bohater schował bronię. Gorzej, wyrzucił je. Ej, to nie jest śmieszne. Gdzie jest moja snajperka? No nie gadaj, że wyrzuciłem właśnie snajperkę. O nie, dobra, myślałem, że coś ten, czyli da się wyrzucić broń? Nie. To czemu ja to niby wyrzuciłem? Znaczy nie wiem, czy ja to wyrzuciłem. Dobra, da się schować. Dobra, nie wnikam. No dobra, to chodźmy, a wiecie co, jeszcze rzucę może okiem tak na sterowanie optymalnie, żeby po prostu wiedzieć, czy czegoś nie pominąłem. No to tak, wiadomo, ostrze to takie dodatkowe, biegnij, shift, no to tak, bla bla bla, wiadomo i F aktywuj. Dobra, nie jest to nic skomplikowanego, wszystko już ogarnąłem, chociaż H tam faktycznie nie było. Dobra, to chodźmy może do naszego kompana, zobaczymy, czy nam coś powie. Widocznie nie. Jeszcze muszę scattered all over the place. Aha. Let's clear the landing zone and head to the rally point. A, jednak musieliśmy do niego podejść, no popatrz. I teraz coś nam się zaktualizowało. A tak się jakoś się zobaczę, czy można swoich zabijać, czy oni są może właśnie nieśmiertelni. O kurczę. Mam już tutaj niemiecki patrol, z tego co widzimy. O kurczę, ale dostaliśmy. No, gincie! Nikt nie przeciwstawi się mej mocy. Jestem, kurczę, nieźle oberwamy. To już... Ach! A wow, to jest bolesne. Gincie wszyscy! W sumie nie wiem, czy ze snajperki nie będzie nam się łatwo strzelać, ale zobaczcie, ledwo zaczynamy, już prawie stracili... Ile życia już straciliśmy? Coś mi się wydaje, że ten poziom normalny w tej grze akurat może być całkiem trudny. Dobra, wiecie co, nie wiem, to w sumie ta sama broń. Tu widzisz, mam troszkę amunicji. Ale już widzę, że to nie będzie łatwa sprawa. O nie, z całą pewnością. To tak, ogólnie rzecz biorąc, na szczęście w opcjach jest coś takiego jak... Możemy w każdej chwili zmienić sobie poziom trudności, więc ewentualnie to nie aż tak nam bardzo nie przeszkadza. Troszkę straciliśmy życia przy pierwszej walce, czyli widzimy, że gra jest naprawdę poważna. A teraz... Nie jestem pewien, bo widzę, że to nasz żołnierz też coś robi. Ale może chodźmy. Oto widzę jakichś przeciwników. Prawdopodobnie to są wrogowie, co nie? Chyba tak.
kurczę. Ale nie są zbyt inteligentni, nie ogarnęli, że snajper ich zajmuje. To dobrze, wiecie, to dzięki temu mielibyśmy przewagę, w sumie mamy przewagę. Co muszę zrobić? Odeprzeć szturm, uciekać, kierując się na południe, a następnie na wschód. Dobra, czyli na południe, no to gdzieś tam i potem na wschód, okej. O kurczę, coś we mnie strzela. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wejdźmy może na te stutki ściana. Myślę, że one mogą... Kurczę, nasz bohater jakoś... O, udało się. O, myślę, że to dobry punkt obserwacyjny. O nie, coś tu się stało. Podejdźmy. He was hit by a sniper. Where did the shot come from? From behind the windmill, up on the hill, I think. Widzimy, że... Germans coming over the fence. O kurczę, kurczę, są silni. Au, dlaczego we mnie strzelają akurat? Co jest grane? Co mnie strzela? Tam jest, cholera. Kur, to mój! A, no trudno. Zanim się zorientowałem, było już za późno. Kurczę, ale mam już mało życia. Kurczę, nie zasłania mi widoku. Ja tu teraz walczę o życie. Którego mam bardzo mało. Albo wiesz co, coveruj, zrób mi żywą tarczę. Boję się, że no... Mam nadzieję, że pomimo tego, jak oni robi żywą tarczę, to... Niemcy faktycznie nie będą mogli mnie trafić, a nie, że tylko tak pseudo nie mogą mnie trafić. Wiesz, to zaraz chyba będzie moja śmierć, tak coś czuję. Kurczę, nie tak... A nie! Kurczę, nasza pierwsza śmierć. Widzimy, że gra nie będzie taka łatwa wcale. Ja tu się spodziewałem, ale i to gra, sobie postrzelamy troszkę, ale widzimy, że gra jest już zrobiona troszkę bardziej stabilnie niż na przykład inne niektóre czasami takie mini, znaczy takie właśnie gry niskobudżetowe. Chociaż ta gra ma ciekawą fabułę, widzę już jakieś takie zwroty akcji niesamowite są. No dobra, wiecie co? Może jednak weźmiemy tą apteczkę. He was hit by a sniper! Where did the shot come from? From behind the windmill, up on the hill, I think. Dobra, ja stąd spadam. Two Germans coming over the fence. Ja idę się tu schować. Myślę, że to będzie dobry punkt obserwacyjny. Kurcze, bo może mnie stąd nie trafią. Dobra, jest. Tam coś na płocie było, ale właśnie nie wiem, czy to w końcu był mój, czy nie, ale jestem za młynem, więc nie powinno być takiego problemu. Tutaj myślę, że z wszystkich pozdejmujemy, to może nikt nas nie zabije. Ale on tu coś strzela, tak jakby tam też był snajper, co nie? A ja nikogo nie widzę. Tu, ale za to tu są Niemcy. Kurczę, głupi płot. Ale patrzcie, trafiliśmy w go. Tam jest znowu. Dobra, dobrze nam idzie, całkiem nieźle strzelamy. Jeszcze troszkę i zdejmiemy tu wszystkich. Niech poczują mój gniew. Ale biegają, kurczę. Ale dobra, no. I znowu w tym samym miejscu się jakiś ukrył. Widać, że zajmują te same pozycje. Widocznie tam jest dobrze wydeptana trawa i po prostu fajnie się tam siedzi. Albo po prostu jak ktoś stwierdził, że jest fajne, to na pewno wszyscy, jak się ustawią tam kilka kolejnych osób, to będzie tym bardziej fajnie. Odeprzyj szturm. No dobra, no to chyba musimy to zrobić. Jak po prostu świecie tutaj się bronić przed tymi atakami Niemców. Wiecie co, ja się zapiszę, bo dobrze mi idzie tym razem. No i co? To tyle? Jeszcze tam, ja tam a propos tej właśnie wieży, tutaj ktoś był, co nie? Ja nie byłem przekonany, czy to jest mój. O tam. Upa, to nie jest mój, to właśnie jest wróg. A widzisz, udało nam się go zdjąć, całe szczęście. Czyli jednak dobra, dobry sposób. Dobrze, że go wyczailiśmy. No ale dobra, to wszystko? Ja tam muszę być czujny, żeby nikt nas jeszcze nie strzelał do nas przypadkiem. Ci już nic nie mają do powiedzenia, więc możemy tu się troszkę przybliżyć. Chyba. Więc wiecie co, jest bardzo, bardzo, bardzo spokojnie. Mi to, ja tu czuję jakąś pułapkę. Zmieńmy może na karabin. O nie. Kurczę, nic nie widzę przy tym celowaniu. Może na ślepo będę strzelać. Słaby ten karabin jeszcze, co mówiąc, wiecie? Kurczę, jaki beznadziejny to jest karabin. Ja cię kręcę. Kto wymyślił taką broń? Z niej się strzelać nie da. Strzelam, strzelam, ale w ogóle obrażeń nikt nie dostaje. O kurczę, co tu się dzieje? Nie ma strzelania przez ściany. A nie, dobra, już myślałem, że ta skrzynka lewituje w powietrzu. Okazało się, że ona tylko zatrzymała się na drzewie po prostu. Dobra, kompanie, o co chodzi? Jak się nazywasz?
Tak, słucham. Jak myślisz, jak on może się nazywać? Charlie? Nie, to zbyt takie... zbyt nowatorskie. Może coś takiego, abaj... coś polskiego. Możesz być Przemek, albo nie, Mariusz. Ryszard? Ryszard brzmi już bardziej dostojnie. Wiesz co, wymyślę ci imię jakoś w czasie. Dobra, gdzie teraz się udać? Wiecie co, zmieńmy na tą jednak snajperkę, bo ten karabin jakiś taki beznadziejny jest. No dobra, musimy się chyba w tamtą stronę udać. Tu widzę jakiegoś biegnącego Niemca. Znaczy, no, mówię w czasie przeszłym, bo już nie biegnie. Tak, snajperka z całą pewnością sprawdza się o wiele lepiej, ponieważ możemy zdjąć wrogów jednym strzałem. Co powiedziałeś? Kurczę, ty to masz sensację. Zobaczył palący się czołg na wojnie i... ale super. Zróbmy sobie swój focie przy tym czołgu. Chodź, zrobimy sobie zdjęcie. No chodź. Tak się składa, że mam aparat w karabinie snajperskim, więc akurat. Dobra, ja wyceluję, ty naciśnij spust. O, tu jest coś się. Kurczę, a to się ukrył. Widzieliście? Chciał się odlać właśnie na ten nagrobek, ale w ostatniej chwili go zdjąłem. Znaczy, nie zdążył rozpiąć rozporka, a był już martwy. Ale tak się kości, zobaczmy. O, co tu się dzieje? Czyżby jakiś mega super pół. O, kurczę, coś bym utknął? Nie. No, ja chcę zobaczyć, co tam się na kurczę, to wygląda poważnie. Ej, patrzcie, co się dzieje? Pomocy, nie mogę stąd wyjść. Pomocy! O! Ej, to mi się nie podoba. O, udało się. Dobra, wystarczyło kusnąć po prostu. Dobra, wiecie co, jako ten płot jest jakiś dziwny, to pójdziemy sobie drogą normal. Dobra, co my mamy? Walls. Wallsa mamy, zobaczymy, czy inni są tutaj. O! Widocznie tutaj zginęła rodzina Wallsów. Wychodzi na to. Znaczy została pochowana, nie tyle zginęła, co została pochowana. No dobrze, widzimy, że nasz kompan kipi energią i ogólnie rzecz biorąc jest bardzo podekscytowany tym faktem. A my musimy gdzieś tam się udać według tego magicznego kompasu. A poczekaj, mamy kolejne misje. Sprowadź wsparcie dla nadchodzących jednostek desantowych. Dobra, sprawdź północny koniec miasta, odeprzyj szturm. No dobra, północny kraniec, to chyba to tam jest północny kraniec. No to sprawdzimy. Aha, to tyle jeśli chodzi o misję. No dobrze, to teraz musimy chyba się wracać, co nie? Znaczy, kolejna misja to jest odeprzyj szturm. Czyli, czyżby chodziło o to, żeby znowu będziemy musieli się bronić w jakiś magiczny sposób? He? Co ty myślisz, Charlie? Dobra, chodź. O! Zerwał się. Kurczę, podoba mi się mój przyjaciel. Jest taki bardzo energiczny i fajnie biega. Jakby miał kupę w majtkach. Kto bierze do kibelka? Szybko! Kurczę, ale zapieprza. W życiu z nim nie wygram. No zaczekaj na mnie! Że co? Aha, to jest ten nasz budynek, który musimy ten zaatakować, tak? No dobra, to też tak zrobimy. A widzimy tam skradającego się Niemca do krzaków. Niemiec tam się skrada tak bardzo spytaśnie. O, a ci tutaj tylko biegną. O kurczę, nie trafiliśmy go akurat. Szybko przeładuj to, bo on gdzieś biegnie. O nie, chce zająć pierwszy toaletę. Au, ale dostaliśmy od niego. Czy ty chciałeś na mnie nasikać? Nie skomentuję tego, Charlie. O nie. Czemu strzela w niebo? Jak Charlie ruszył na odsiecz. A, może mu pomóżmy, bo widzę, że chciał ptaki zestrzelić. Jejciu. No nie, kto we mnie strzela? Wejdźmy może do tego okopu. Wiecie co, i padnijmy sobie. Dobra, musimy jakoś tak sprytnie się podejść, bo ogólnie sytuacja wygląda krwawo. Ja tak będę pomału się wychylać, bo troszkę życia straciliśmy. A tu chyba nie ma czegoś takiego, w tej chwili przynajmniej, nie ma czegoś takiego jak apteczka. Dobra, myślę, że się troszkę przesunę. Bo tutaj być może gdzieś jeszcze z okna strzelają, a ja tego nie widzę. Tam jest mój. Który to jest Charlie? To chyba ten, co nie? No dobra. Spróbujmy podejść, może przeczołgamy się w tych krzaczorach, może nikt nas nie zauważy przez to, ale jesteśmy tajni, co nie?
Ja muszę być tu bardzo ostrożny, żeby się przypadkiem nie nadziać na żadnego wroga. Ej, macie może jakąś apteczkę? Ty nie jesteś Charlie, co nie? Który to jest? Dobra. Ogólnie rzecz biorąc, zaraz bijemy do środka, niczym tajni agenci. Kurczę, nasi bohaterowie nie są podpisani, więc nie ogarniam, który to jest mój przyjaciel, który mnie wspiera w każdej możliwej chwili. Co on krzyknął? Taksi? A to go zaskoczyłem. Nie spodziewał się takiego ataku od tyłu. Kurczę, krwi, kto tu tak wybrudził? Masakra jakaś. Ciekawe zagłębienie, mi to wygląda na jakieś tajne przejście, chociaż te schody zostały nierówno zrobione. Dobra, wbijamy na górne piętro, albo nie, jeszcze oczyśćmy dolne. Bo jak nie mam, musimy je oczyścić najpierw. Kurczę, naprawdę musiał nieźle oberwać, ale patrzcie co znalazłem. Huhu, patrzcie co się stało, ale burdel. Naprawdę, ci Niemcy nie znają żadnej po prostu... są po prostu brudni, brudzą tą piękną ścianę. Zero jakichkolwiek tolerancji wobec tego pięknego domu. Dobra, wejdźmy na górę. Ale go załatwiliśmy. Nawet jak się nie zorientował, już był martwy. O, dobra, to strategia, tak biec. O, patrzcie, jaka luksusowa łazienka. Patrzcie, co nie? To jest łazienka. Nie ma żadnych drzwi nawet, nie ma zabezpieczenia, czyli ktoś tutaj wchodzi, musi krzyknąć: jestem w łazience! Proszę nie wchodzić, bo robię kupę! I siada na... albo kąpie się w tej luksusowej wannie. O, chyba... o, nie, 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 proszę, nie mówcie mi, że utknąłem w wannie. Proszę, tylko nie to. Nie, no nie, nie, chyba sobie jaja robicie. Ej, 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 ej. Nie, powaga, ja nie... ej, 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 ja chcę wyjść z tej wanny. No nie, nie, proszę, nie chcę tak zginąć. To więc tak zginę. Dobra, wiecie co, jako że nie... ej, ej, ale naprawdę, to nie jest śmieszne, ale utknąłem w wannie, po prostu świecie. No po prostu, Boże. Błagam, no wypuśćcie mnie stąd. Nie, pomocy, tonę. Nie, dobra, ale to przestało być śmieszne. To jest naprawdę poważna sprawa. No, no szkurna, co jest grane. Więc to jest chyba jedyny sposób, żeby to zrobić. No ja robię quick save'a, więc w sumie... mam nadzieję, że nie wywiezie mnie gdzieś milion lat wstecz, bo się zdenerwuję. O, widzicie, teraz możecie przeczytać cały napis już. Uff, no to nie było tak źle. Ale patrzcie, jestem na dole jeszcze. Dobra, ale to będzie lekcja na przyszłość, że jedna zasada, nie wchodzimy do wanny. Nawet jakby mieli nam zapłacić, bo widzimy, że to nie jest zwykła wanna, ale to jest wanna pułapka. Właśnie dla takich osób jak ja. Czyli jak wejdzie się do środka, już nie ma mowy o wyjściu. O nie, nie. No dobra, co my tu mamy? Mamy fajny karabin. O kurczę, czyżby atakowali nas Niemcy? A, dobra, Charlie! Przygotuj ofensywę! Nie mamy chwili do stracenia! Niemcy są wszędzie! Rozmnażają się niczym kaczki! Króliki, przepraszam. A, dobrze, że nie mogą we mnie trafić, bo w przeciwnym razie bym się zmartwił. Jeden wszedł w tą skałę! Szybko! Ale Charlie to jest prawdziwy agent. Patrzcie, ukrył się w tych krzakach i nikt go nie widzi, co nie? No chyba, że Charlie to ten po lewej. Dobra, jeden to jest Johnny, drugi to jest Charlie. A ten to jest Richard. No i tak się to załatwia. Skorzystaj z okazji strzału do kluczowych niemieckich pracowników. Odeprzyj szturm. No, w sumie o jakiś szturm to to od, jakby... odeprało. No, obroniłem budynek. Jakiś szturm został... zniszczony. Ale widzimy, że to jeszcze chyba nie koniec. Frost and his men have broken through the German lines. They're making a run for Arnhem. I want you to hook up with his squad. They could use a good shot. Nie, ty będziesz Richard. There's a path through the forest behind the mansion. There could be more Germans, so be careful. Co musimy zrobić? Odeprzyj... nie, musimy teraz tam znowu biec. No dobra. To tak, ty jesteś Charlie w takim razie. No, tu się ukryłeś w obuzie. A to jest Richard w takim razie. No dobra, no to wszystko już się wyjaśniło. A ty będziesz Przemek. O, apteczka. No dobra, spoko. Niewiele, ale zawsze się przyda. Dobra, to gdzieś musimy tam iść znowu. Chyba tym tylnym przejściem musimy wyjść, więc tak też zrobimy. Idzie ktoś ze mną, czy ja sama mam iść?
sumie nie wiem, cały czas jest ochotę przyjść tu misję i szczerze mówiąc nie wiem, czy ja dobrze robię właściwie. Ta misja jest właściwie długa? Bo ja nawet się nie orientuję. O kurczę, ktoś we mnie strzela. No i dobrze, na otwartym przestrzeni jestem bezbronny. Ej, jakiś Przemek, albo Johnny, albo, no bo ja wiem, nie, Johnny'ego tam, Ryszard, no Johnny, Ryszard, albo Charlie, a gdzie wy? Dlaczego ja sam muszę tędy iść? Czuję się taki niedowartościowany. Tam się ukrywa, co nie? Oni się tu gdzieś w krzaczorach ukrywają, wiecie co, ja trzasnę długi save, a tak na... Albo nie, po co mi? Idziemy dalej. Nie ma żartów. Żarty się skończyły. No, panowie, gdzie jesteście? O, proszę. Czyli po prostu trzeba było uciec. No dobra, misja Market Garden. Zawici 42 wrogów. Precyzja strzałów 31, czyli widzicie, że jestem doskonałym strzelcem. Strzał w głowę i zostałeś trafiony tylko 21 razy. No to jak na żołnierza, no to proszę, świetnie się trzymam. Tylko 21 razy dostać. Prościzna. No dobra, no to całkiem elegancko. No dobra, no i tak mi się wydaje, że w tym oto optymistyczny sposób zakończymy pierwszy odcinek. To była właśnie pierwsza moja wspaniała misja, Market Garden, czy coś takiego. Teraz będzie misja już druga, w którą zagramy już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się pierwszy odcinek podobał i bardzo was serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z tej wspaniałej serii. A póki co, do zobaczenia!